Siema, ja jestem Mateusz, witam was w piątek i zapraszam na film. To na pewno była ustawka. Wielki skandal w Brazylii. Piłko skrytkował murawę, a władze wywaliły go z klubu. Następca Luisa Suareza coraz bliżej FC Barcelony. Wielkie pudło Harry'ego Maguire'a z kilku centymetrów. Arsenal pewnie wygrywa. Studio zawaliło się na prezentera. Były dyrektor Juventusu uważa, że Cristiano Ronaldo musi odejść. A na sam koniec o dziwnych słowach Sergio Ramosa. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, podesłały mi informację do dzisiejszego filmu. Bardzo dziękuję. A jeżeli ty trafisz na coś ciekawego i twoim zdaniem nadaje się to do pokazania w filmie, to podeślij mi to na Instagrama Landryty, a być może pojawisz się w filmie. Zapraszam także do zagrania razem ze mną w grę Football Team. Link do rejestracji znajduje się tam na dole w opisie tego filmu. Podajcie do naszego klubu, tutaj macie dane, a teraz zapraszam do oglądania. Założę się, że o tak kuriozalnej i niebywałej sytuacji, jaka miała miejsce 10 marca na brazylijskim boisku, nie słyszeliście. W Pucharze Brazylii zmierzyło się João Gerenci ze Sport Recife. Do połowy ten mecz wyglądał całkiem normalnie, goście prowadzili 2-1, ale cała, jakby to ująć, magia pojawiła się po przerwie. Goście stracili dwie bramki i w 70 minucie to gospodarze już prowadzili 3-2. I w tym momencie wszystko się zaczęło. Gdy goście atakowali i mieli już naprawdę dogodną okazję na zdobycie gola, to nagle uruchamiał się system nawadniania murawy, przez co sędzia był zmuszony przerwać całą akcję. Co więcej, taka sytuacja powtórzyła się kilka razy. W 80 minucie ranny został jeden z gospodarzy. Na murawie pojawiła się karetka, a lekarze opatrywali gracza przez blisko 15 minut. Rzecz w tym, że arbiter doliczył tylko 11. Ale to nie koniec tego wielkiego skandalu. Gdy dodatkowy czas się rozpoczął, to nagle na stadionie zgasła połowa oświetlenia. Mecz został chwilowo przerwany, ale po chwili zgasły także inne reflektory. W tym momencie mecz zawieszono. Awaria miała potrwać około 15, maksymalnie 20 minut, ale trwała ponad godzinę. W momencie przerwania spotkania do jego końca pozostało 5 minut. W pewnym momencie oświetlenie wróciło, ale tylko częściowo. Goście jednak odmówili ponownego wejścia na murawę przy niepełnym oświetleniu. I w takiej sytuacji arbiter zakończył to spotkanie na korzyść gospodarzy. Takie cuda zdarzają się chyba często. Mam rację? No właśnie, chyba nie. To śmierdzi z kilometra, a nawet z kilku tysięcy, bo chyba nikt z nas nie uwierzył w to, że to był przypadek. Goście złożyli już wniosek o dogranie pozostałej części spotkania. Younes Belonda. Pewnie o tym piłkarzu nigdy nie słyszeliście. Ja się przyznam, że też o nim nigdy nie słyszałem, aż do wczoraj. Jest o nim głośno, ale nie za sprawą tego, co robi na boisku, ale jak mówi. Jest, a raczej już był piłkarzem tureckiego Galatasaray od 2017 roku. Klub wydał na niego ponad 10 milionów euro. W ostatnim ligowym meczu zremisowali po 2, a dwie bramki zdobył Radamel Falcao. Nie to jest jednak ważne. Istotny fakt jest taki, że musieli gonić wynik. Tak Younes Belonda powiedział po zakończeniu tego meczu. Nie jest łatwo odrabiać straty na takiej murawie. Jesteśmy Galatasaray. Władze klubu powinny tą sytuację rozwiązać. Chyba wiedzą, że na tym gramy w piłkę. Oni patrzą na to, co jest na Instagramie, Twitterze czy w mediach. Muszą zadbać o stadion i muszą rozwiązać problem z murawą. To my gramy na boisku, a ich zadaniem jest upewnić się, czy zagramy w najlepszych możliwych warunkach. Nawet na Malcie jest lepsza murawa niż tutaj. Trzeba przyznać, że poleciał i to mocno. Te słowa musiały też zaboleć władze klubu. Wydały one natychmiast komunikat, że zdecydowały się na rozwiązanie umowy z piłkarzem, a jako powód podali niszczenie wizerunku klubu i jego dobrej reputacji. A co wy o tym myślicie? Napiszcie tam na dole w komentarzu. Josep Bartomeu i Ronald Koeman wspólnie uznali, że Luis Suarez, czyli jeden z najlepszych napastników na świecie, który jakby na to nie patrzeć dalej był gwarantem goli, jest za stary i się go pozbyli. Z drugiej strony był to też jeden z najlepszych, jak nie najlepszy kumpel Leo Messiego. Wydaje mi się, że Joan Laporta zrobi wszystko, by tylko zatrzymać Leo Messiego jeszcze na parę lat. Jest jednak ktoś inny, kto również jest bardzo bliski z Leo. Mowa oczywiście o Sergio Aguero. Argentyńskie media podały, że Barcelona złożyła już ofertę napastnikowi Manchester City. Obywatele w tym momencie nie mają już nic do gadania, gdyż po tym sezonie kończy mu się umowa i może on odejść kompletnie za darmo. Jeżeli dojdzie do tego transferu, to wydaje mi się, że City może żałować jego utraty, tak samo jak Barcelona, a raczej kibice Barcelony płaczą za Luisem Suarezem. AC Milan postawił się Manchesterowi United i na Old Trafford w ostatnich chwilach spotkania zdobył gola, dzięki czemu mecz zakończył się remisem po 1. Sprawia to też, że włoski klub w tym momencie jest w lepszej sytuacji przed rewanszowym spotkaniem, gdyż United, aby awansować, musi zdobyć gola. W drugiej połowie prowadzenie dla Manchester United dał Amad Diallo, który po uderzeniu głową przelobował Gigi Donnarumę. Najciekawsze jest to, że było to jego pierwsze uderzenie w koszulce Manchester United i od razu celne, czyli w tym momencie ma 100% skuteczność. W
pierwszej części meczu to AC Milan zdobył dwie bramki, ale żadna z nich nie została uznana. Pierwsza z powodu spalonego, a druga z powodu zagrania ręką. Niebywałe też sytuacje na gola mieli piłkarze Manchester United, m.in. Harry Maguire oraz Daniel James, ale obaj jednak nie trafili do pustej bramki. Serio, do pustej bramki. Piłkarze AC Milanu dominowali w drugiej części meczu i w doliczonym czasie gry zdobyli gola. Mecz jednak zdecydowanie zawiódł. Miał być hit, a emocji nie było prawie w ogóle. Oby rewanżowe spotkanie, które zaplanowane jest na 18 marca, było zdecydowanie bardziej atrakcyjne dla oka. Ważne zwycięstwo odniósł także Arsenal, który na wyjeździe pokonał Olympiakos Pireus 3-1 i tym samym praktycznie zamknął sprawę awansu i myślę, że już możemy ogłosić, że to oni zagrają w kolejnej fazie rozgrywek. Prowadzenie kanonierom dał wypożyczony z Realu Madryt Martin Odegaard, który pokonał bramkarza przepięknym uderzeniem z dystansu. Gospodarze dali radę wyrównać, ale końcówka należała do piłkarzy Mikela Artety. W ostatnich minutach spotkania Elneny, podobnie jak młody Norwek w pierwszej części meczu, zawalił z dystansu nie do obrony. Wygrał też Tottenham, który 2-0 pokonał Dinamo Zagrzeb, a włoska AS Roma rozprawiła się z Szachtarem Donieck. Wygrali aż 3-0. Do niecodziennego, a zarazem szokującego zdarzenia doszło w studiu telewizji ESPN, która transmitowała w Kolumbii pojedynek pomiędzy Juventusem a FC Porto. Elementy scenografii nagle spadły prosto na osoby znajdujące się w studio. Jeden z ekspertów, Carlos Orduza, został przygnieciony do stołu. Cała akcja została dokładnie nagrana i każdy z widzów widział moment wypadku, z tego względu, że nadawała akurat kamera mająca widok na całe studio. Choć to wyglądało dramatycznie, to całe szczęście nic mu się nie stało. Dziennikarz po całym zdarzeniu wstawił na swojego Twittera film, gdzie podziękował wszystkim za zainteresowanie i życzenie powrotu do zdrowia. Zdaniem byłego szefa Juventusu Giovanniego Gilli sprowadzenie Cristiano Ronaldo było jednym z największych błędów, jakie popełnił Juventus. Zgodnie z tym, co mówi, to ten błąd był bardzo kosztowny, gdyż CR7 ma niebotyczne wynagrodzenie. Na pewno został sprowadzony z myślą tego, aby stara dama w końcu wygrała Champions League. Jednak czy z Portugalczykiem, czy też bez niego, nie ma to najmniejszego znaczenia, bo jak wygranej w Champions League nie było, tak nie ma i w tym sezonie też na pewno nie będzie. A tak brzmiały słowa Giovanniego w ostatnim wywiadzie. Ronaldo był złym wyborem dla Juve. Powiedziałem to już pierwszego dnia. Jest wielkim mistrzem, ale za drogim. Juve popełniło błąd. Za jego gola płacimy mu prawie 1 000 000 euro. Prezydent klubu miał złych doradców przy podejmowaniu tej decyzji. Ronaldo po tym sezonie może odejść, a władze muszą zrobić wszystko, by tak się stało. Nie należy zmienić tylko jego, ale także osoby odpowiedzialne za transfery. 30 czerwca tego roku będzie ostatnim dniem Sergio Ramosa jako piłkarza Realu Madryt, no chyba że w tej sprawie coś się zmieni i zostanie w klubie. Ramos powiedział ostatnio, że stanie się to, co ma się stać, ale jego ewentualne odejście po 16 latach spędzonych w Madrycie będzie szokiem dla całego piłkarskiego świata. Obrońca, który był ostatnio przepytywany w kilku wywiadach, zapewnił jednak, że jest szczęśliwy i nie ma co się martwić, choć on sam przejmuje się tym, co się wydarzy. Na dziś to koniec, dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście też do subskrybowania naszego kanału. Poza tym zapraszam Was do naszego sklepu landry.pl. Dostępne są tam na przykład takie bluzy idealne na wiosnę. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do kolejnego materiału. Cześć!